23 października po raz czwarty obchodziliśmy Dzień Świętego Huberta. Cała uroczystość rozpoczęła się na placu Tadeusza Kościuszki, podczas którego mogliśmy oglądać koncerty zespołu, pokaz z udziałem koni konno przez wieki, występy artystyczne uczniów ze szkół podstawowych, prezentacje psów myśliwskich, sokołów i ptaków łowczych. Następnie mieszkańcy Łęczycy mieli możliwość przejazdu kolowodem do gospodarstwa agroturystycznego w wiejskiej krainie Boruty. Jest to drugi Hubertus u nas zorganizowany, natomiast mamy nadzieję, że będą organizowane inne imprezy. Planujemy 6 grudnia zorganizować Mikołajki dla dzieci dotkniętych patologią i alkoholizmem. Skąd pomysł na zorganizowanie Hubertusa? Pomysł jest oczywiście ze starostwa, natomiast my dysponujemy gospodarstwem agroturystycznym, dlatego bardzo się cieszymy, że może ta impreza u nas się odbywać. W wiejskiej krainie Boruty odbyły się różne zawody, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych oraz wiele ciekawych atrakcji. Na Hubertusie jesteśmy pierwszy raz. Przyjechaliśmy z Warszawy. Zaprosili nas tutaj znajomi, mieszkający nieopodal. A wiąże się to wszystko z zainteresowaniem imprezą, wiąże się naszymi zainteresowaniami, posiadaniem psa myśliwskiego. To jest właśnie wyżeł niemiecki krótkowłosy, cyt. No i ze względu na to, żeśmy sobie pozwolili przyjechać odwiedzić Łęczycę. W Łęczycy jesteśmy pierwszy raz. Podoba nam tu się strasznie. Ta młoda pani, która ze mną przyjechała, jest również sokolniczką i staramy się propagować sowy, bo tych ptaków widzi się najrzadziej. Dlatego dla dzieci, dla osób dorosłych sowa, która siedzi na ręku u sokolnika, zupełnie inaczej się prezentuje. W związku z tym staramy się, żeby ludzie wiedzieli, że w naturze są drapieżniki, które polują w nocy. Dlatego prezentujemy sowy. Może na następny rok, jeżeli będzie ta możliwość, pokażemy Państwu również sokoły, inne ptaki drapieżne, które mamy w swojej sokolarni. Cała impreza trwała do późnych godzin wieczornych. Mamy nadzieję, że zagości ona na stałe w łęczyckich kalendarzach.